spotkanie, które przygotowuje nas, czy wdraża, inicjuje coraz głębiej, coraz szerzej w mit Argonautów i Medei. Przypomnę, że do tej pory spotykaliśmy się tu już z ekspertami i z Polski, filmowcami, psychologami czy humanistami. Jeszcze jesienią zeszłego roku, w tym roku mieliśmy już tutaj w gościach u nas reżysera z Azji Środkowej, z Taszkentu, Owiakulego Chodakuliego. Mieliśmy wspaniałą tłumaczkę Apoloniosa z Rodos, eposu Argonautika, Emilię Żybert-Pruchnicką. No i w tym samym cyklu idziemy coraz głębiej, coraz dalej. Mamy dzisiejszego wieczoru Vato Ceratelli, o którym powiem kilka słów, żeby go króciutko przedstawić, chociaż więcej o jego samej pracy w trakcie tego naszego spotkania się dowiemy. To spotkanie będziemy prowadzili w takiej formie rozmowy. Vato będzie mówił po angielsku, ja go będę się starał tłumaczyć. Natomiast pytania później, czy rozmowy z nim można też prowadzić w języku rosyjskim, także zobaczymy, jak sobie, myślę, że sobie jakoś z tłumaczeniami damy radę. Jak ja tak powoli mówię, to troszkę rozumiesz, Vato. Tak, troszkę. No właśnie. Więc sobie postaramy dać w ten sposób radę. Vato jest osobą szczególną, bo jest człowiekiem, który właściwie jest mimo swojego młodego wieku. Jak spojrzycie na niego, to jeszcze ciągle jest to bardzo młody człowiek, ale właściwie chciałem nawet użyć takiego słowa ojciec sztuki współczesnej gruzji, bo rzeczywiście jest, poza tym, że jest sam artystą bardzo ciekawym, to jest kuratorem, ale też inicjatorem bardzo wielu instytucji czy przedsięwzięć, które są związane ze sztuką współczesną w Gruzji, w Kaukazie, w Europie, w różnych innych częściach świata. Vato skończył w ogóle Akademię Sztuk Pięknych w Antwerpii. Przez jakiś czas mieszkał w ogóle na zachodzie Europy. Skończył tam fotografię. Dyplom magisterski z tego robił. W Tbilisi studiował film, reżyserię filmową. Ale po tym wszystkim wrócił do Gruzji, do Tbilisi, gdzie teraz mieszka. Założył tam, jest obecnie dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej w Tbilisi, ale też jest liderem bardzo wielu innych inicjatyw, takich jak na przykład Muzeum Medycyny imienia Medei, o którym dzisiaj też będziemy więcej mówili podczas tego spotkania. Więc jest artystą, robi filmy samemu, instalacje, jest kuratorem bardzo wielu wystaw i między innymi powodem na jego zaproszenia tutaj do nas, poza tym dzisiejszym spotkaniem, jest oto taki fakt, że Vato zgodził się być kuratorem wystawy, którą będziemy na lato w Białej Synagodze i w Sejnach przygotowywali i która będzie poświęcona kolchidzie, pokazaniu tego kontekstu kolchickiego do naszej opowieści, do naszego mitu, ale też pomysł, jaki mamy na tą wystawę, właściwie jest taki jak temat dzisiejszego naszego spotkania. To znaczy, chcielibyśmy zapytać, czy porozmawiać o tym, jak ten mit starożytny może być tłumaczony na sztukę współczesną. Jak może być odczytywany przez współczesnych artystów. I ta wystawa, która będzie w Sejnach, którą będzie kuratorował Vato, będzie właśnie taką perspektywą współczesnych artystów gruzińskich, których Vato zaprosi do tej współpracy, na to, co Gruzja dzisiaj ma w sensie archeologii, w sensie dziedzictwa kulturowego, w sensie tych wspaniałych zbiorów, kolekcji Medei czy Kolchidy, która jest odkrywana ciągle przez nowe wykopaliska archeologiczne, przez nowe odkrycia. Jest to pod tym względem bardzo ciekawy temat, ale nie sama historia nas tutaj interesuje i nie samo pokazanie tych przedmiotów zabytkowych w gablotach nas na tej wystawie będzie interesowało, tylko raczej jak współcześni artyści mogą o nich dzisiaj mówić, czy jak ta historia, czy to dziedzictwo może inspirować ich sztukę, ich pracę twórczą i tak dalej. I to jest troszkę też temat naszej rozmowy dzisiaj. I'm saying, Vato, that the idea for our exhibition for summer
this year will be not exactly just to present artifacts from archaeology and historical heritage, but rather what interests us is the perspective of modern artists from Georgia into this heritage, how they can read, transmit this into modern art and creative work they are doing. And od tego momentu, kiedy my podróżowaliśmy do Gruzji, też zainteresowani już tym mitem, byliśmy jesienią ubiegłego roku na takiej podróży od Tbilisi przez Wani, takie miejsce, które uchodzi za jedno z ważnych miast Kolchidy, Kutaisi, które było prawdopodobnie stolicą Kolchidy, czy Poti, czy Batumi. Są wszystko miasta już blisko samego wybrzeża Morza Czarnego i tej rzeki Rioni, którą Argonauci wpłynęli w głąb Gruzji. Wcześniej to się nazywała rzeka Fazi, właśnie za czasów antycznej Grecji, dzisiaj to jest Rioni. To zauważyliśmy, że ten mit Medei we współczesnej Gruzji żyje nie tylko właśnie w takim historycznym sensie, ale on jest żywy jako część współczesnej kultury Gruzji, że bardzo wielu twórców gruzińskich, nie tylko twórców sztuki, odwołuje się czy nawiązuje do tego mitu, już o turystyce nie wspominając, bo często właśnie też od tej strony przemysłu turystycznego zobaczycie Państwo nad brzegami Morza Czarnego, że Medea i Argonauci są tam żywi, stawiają się tam pomniki, robi się jakieś instalacje, robi się fontanny Argonautów jak w Kutaisi i tak dalej, w których ten mit w różny sposób ożywa. Bardzo dużo ikonografii związanej ze Złotym Runem, z Medeą, z Argonautami można znaleźć we współczesnej przestrzeni miast gruzińskich, zwłaszcza w tej zachodniej części nad morzem, nad brzegiem Morza Czarnego. Także, so I'm saying that from our experience, when we even traveled last autumn to Georgia, what was interesting for us was to see how vital this myth of Argonauts and Medea is in contemporary Georgia. Yes, starting from tourist business, industry, and many monuments, fountains, and iconography, it's a lot of traces of that myth, in contemporary Georgia. So my first question to you, Vato, would be about this general view from your perspective as an artist, as a curator, how this story of Argonauts and Medea is vital or actual in contemporary Georgia. Moje pierwsze pytanie w związku z tym jest właśnie o to, jak z jego punktu widzenia ten mit jest we współczesnej kulturze gruzińskiej obecny. First of all, I would like to thank you and the Borderland Foundation that I am host, I am guest in this fairy tale, literally. And I przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że mogę być gościem tutaj pogranicza i państwa i że mogłem się tutaj pojawić w tej bajce, która jest tutaj dookoła. The connection between contemporary art and Medea story is this poster from 2010. Ten związek pomiędzy mitem Argonautów a współczesną sztuką gruzińską macie Państwo na tym plakacie, który pochodzi z roku 2010. It was the opening of the Center of Contemporary Art, which I initiated. Czyli to jest plakat otwarcia Centrum Sztuki Współczesnej w Tbilisi, który został zainicjowany przez Vato. Because I think that the Soviet regime was sickness for our societies, that we needed something healthy. So I start to think about the subject of health. Czyli moja idea wyjściowa była taka, że czas Związku Sowieckiego to był rodzaj choroby dla naszego społeczeństwa i próbując myśleć o odrodzeniu go, o udziale sztuki w tym odrodzeniu, zacząłem myśleć o temacie zdrowia. So when I start to think about Georgian word, which is written up, it's called Janur Teloba, and it's consisting of two words. To szczególne gruzińskie słowo Janur Teloba jest składa się z dwóch słów. One part it's Jan, Jani, it's Arabic or Persian, I don't know for sure, but it means soul.
Czyli ta pierwsza część, Jan, albo z Farsi, albo z języka arabskiego, Farsi to jest perski język, znaczy dusza. And the second part means complete. A ta druga część znaczy całościowa, spełniona. So literally health in Georgian language means having complete soul. Czyli tłumacząc dosłownie słowo zdrowie na gruziński, znaczy posiadać całościowo, całą duszę. So and then when I was thinking about health and about knowledge which is mentioning Christoph about Medea and her family, the symbol of this knowledge is golden fleece. I kiedy zacząłem myśleć o symbolu tego zdrowia, i który też właśnie wiąże się ze starożytną wiedzą, mądrością i tymi symbolami, które przywołujemy z okazji mitu Medei Argonautów, to tym symbolem wydało mi się jest właśnie złote runo. So it has very big significance for me personally that 4 years ago I started something and the first idea was indicating the golden fleece and the myth of Medea, and now we are here and we are speaking about Medea in totally different dimension. I dla mnie jest to coś symbolicznego w tym, że ja zaczynając swoje dzieło z Centrum Sztuki Współczesnej 4 lata temu w Gruzji, zacząłem to od tego mitu i od złotego runa i teraz spotykamy się, żeby dalej kontynuować czy mówić o tym micie już w zupełnie innym kontekście. So there were 6 artists. I can show you their works. I to, wtedy zaprosiłem 6 artystów do tej wystawy. Mogę teraz przedstawić ich pracę. But what funny thing was that all of 6 of them were on the border of psychic craziness. Aha, co było ciekawe, że wszyscy 6 mieli to doświadczenie i jakby trudności ze zdrowiem psychicznym, czy istnienia jakby na pograniczu zdrowia psychicznego. So I was not specially choosing, let's say, crazy artists, but it was like good artists, which unfortunately I have some kind of. Nie wybierałem już specjalnie do tego, ale akurat się tak zdarzyło, że tych 6 miało z tym problemy. So it was little bit self cure also in a way. Czyli ta wystawa w jakimś sensie była samolecznicza, uzdrawiająca dla nich również. And 3 of these 6 artists I would like to invite here. 3 z tych 6 chciałbym tutaj zaprosić do nas. Well, this wooden structure here, first one is by artist called Nino Sechniashvili. Nino Sechniashvili, to jest pierwsza artystka, autorka właśnie tej drewnianej instalacji, rzeźby. It is about fever and temperature, but you should. I will show you other details and you will maybe get more into this work. Coś o gorączce i temperaturze, tylko musimy to bardziej z bliska zobaczyć, to później może wrócimy do tego. This is a work of another young artist. I don't go deeper in each work, I just show you. Kolejna praca, tak, młodego artysty. This is Mamuka Japaridze, and we will talk about him also. I will show you his short film also, and he will come for sure here, because he is now working on a project to develop a garden of Medea, healing garden of Medea. I to jest Mamuka Japaridze, artysta, który z pewnością się u nas tutaj pojawi na pograniczu. Będziemy o nim rozmawiali później, ale jednym z jego najważniejszych teraz projektów, na którym pracuje, jest Ogród Medei. Because as you know, Medea had, there is already knowledge about 41 plants, which Medea was cultivating in her garden, and all of them were only for healing. Bo mamy już wiedzę na temat konkretnych ziół, których używała Medea do swoich praktyk leczniczych, czarodziejskich. Mamy listę 41 ziół, które naukowcy jakby zidentyfikowali jako te, które były używane w Kolchidzie i przez Medeę. This is one of the work of Mamuka, which to was jedna z prac Mamuki Japaridze. For the health exhibition. Mm-hmm. This was also nice. These are 2 very important Kazakhstan artists, and we had make a kind of pandus for disabled people. So we had a couple of people on the exhibitions
which were visiting it, and it was very nice because.